zagrać otwarcie i tak zagraliśmy, stworzyliśmy sobie sytuację do strzelenia bramki w tym karnym, nie wykorzystaliśmy ich. I mieli trzy stałe, znaczy tam już ta trzecia bramka to Palicho, na 2-1 strzelili bramkę po kontrze, co nie może nam się przytrafić u siebie na boisku, nie ma takiej możliwości, żebyśmy stracili bramkę po kontrze. Poszło złe ustawienie asekuracji przy stałym fragmencie i to musimy się tutaj rozliczyć wszyscy wspólnie, bo tylko i wyłącznie w ten sposób Zagłębie Sosnowiec nam mogło zagrozić. I tak też się stało. No, dzisiaj był mecz z Tomi Lolszym przeciwko Szymon Pawłowski i taka jest prawda. No, na pewno błędy się zdarzają, oni też mieli błędy i my ich nie wykorzystywaliśmy, także piłka nożna, gra błędów, dalej graliśmy to, co chcieliśmy, w miarę otwarcie stwarzać sobie sytuację. Natomiast myślę, że kluczowy był ten karny też w jakimś stopniu, bo to był karny do szatni i myślę, że troszeczkę ciężej by się Zagłębie grało. My moglibyśmy się wtedy troszeczkę cofnąć i czekać na kontry, tak jak to robiło Zagłębie w końcowej fazie meczu.